Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału dorehabilitacji.pl. Dzisiaj kilka porad, ćwiczeń, terapii, jak doprowadzić do zgięcia palców w sytuacji, kiedy jesteśmy po urazie dłoni lub po długotrwałym unieruchomieniu i z tym zgięciem mamy problem. Zapraszam. Temat podrzucił jeden z internautów, który akurat ma problem ze zgięciem palców po urazie dłoni, po długotrwałym unieruchomieniu. Opiniowałem ten temat, ponieważ większość osób jednak ma problem ze zgięciem, a przykurcz zgięciowy i problem z wyprostem niż na odwrót. No ale jak już było pytanie, to spróbuję coś szybciutko tutaj pokazać. Więc po pierwsze, żeby to miało ręce i nogi, to pamiętajcie, że rehabilitacja, prowadzenie zgięcia w stawach międzypaliczkowych będzie bolące, bo to jest bardzo małe stawy i tam te reakcje bólowe będą się Wam wytwarzać. Żeby to ominąć, warto rozcierać w ten sposób każdy palec, czyli w poprzek, łapię dłonią i pocieram sobie dookoła każdy palec te 20, 30, 40 razy. Oczywiście to można się skupić na danym stawie tylko tu, czy dwoma palcami, tak. Nie ma znaczenia. Ważne, żeby sobie rozmasować te palce, które są usztywnione w ten sposób, jak najbardziej w poprzek, czy tak, tylko to są ruchy takie głębokie, powolne, rozmasowujące. Zadziała to nam troszeczkę przeciwbólowo w następnych etapach terapii. Zadziała nam to też na mechanoreceptory. I teraz, jak już byśmy mieli troszeczkę jakby rozgrzaną tą rękę, można stosować najpierw na przykład kąpiel wodną i jakieś tam ruchy szczątkowe, które mamy, popracować sobie na zasadzie ruchów czynnych, żeby to ładnie rozgrzać. Wówczas będzie, mówię, mniej boleć przy ćwiczeniach. Następnie robimy sobie tak zwane automobilizacje. No mniej więcej to jest tak, że jak ruch palca mamy w ten sposób, to my będziemy robić ruch taki jakby na boki, czyli łapię sobie paliczek, ten ostatni tutaj, tu mam staw, łapię go sobie i robię w ten sposób ruch, jakbym chciał go na boki wyłamać. To samo robię poniżej i to samo robię tu przy śródręczu. Można lekko naciągnąć, pokażę na tym, o, lekko naciągam i robię w ten sposób. Usłyszycie jakieś kliknięcie, nie przejmować się. To jest rozblokowanie powierzchni stawowych, które na bazie unieruchomienia urazu zostały przyblokowane, no bo z braku ruchomości. Jak już byśmy się tak lekko rozmobilizowali, że tak powiem, możemy przejść do ćwiczeń, w których wykorzystamy zasadę PIR, czyli poizometryczną relaksację mięśni. Nie będę o tym tłumaczył, od razu przejdę do ćwiczeń. Więc zasada będzie wyglądać tak, że jak mamy ten palec, który chcemy zgiąć, musimy go sobie przyblokować, na przykład będziemy pracować na tym stawie. Tu. Na tym stawie będziemy pracować, wtedy przykładam sobie poniżej kciuk, jako stabilizację, palec przeciwnej zdrowej ręki tu i teraz staram się, on jest powiedzmy ustawiony w tej pozycji, będę się starał robić ruch wyprostny. Utrzymuję to 8 sekund, czekam 8 sekund, i powoduje, prowadzę zgięcie ręką lewą, znaczy w moim przypadku zdrową, powiedzmy. I ta sama sytuacja jeszcze raz, potem osiągam na przykład tutaj gdzieś zgięcie, to stąd próbuję prostować 8 sekund, potem jest rozluźnienie 8 sekund i po 8 sekundach znowu prowadzę go dalej. Jeśli będę chciał popracować na tym, no to kciuk muszę mieć tu, poniżej tego stawu, opór powyżej i znowu pracuję tak, czyli robię ten ruch, utrzymuję około 8 sekund, luz 8 sekund, no i potem próbuję go zgiąć na tyle, ile mogę w tej sytuacji, tak. Jeśli będę chciał tutaj niżej, ta sama sytuacja, tu będzie blokada, czyli blokada będzie z tej strony, opór będzie z tej strony i ruch wyprostny idzie tam, czyli znowu sobie pcham tego palca do wyprostu, pomimo że on jest wyprostowany. Napinają mi się mięśnie. O, widać. I po 8 sekundach
napięcia, 8 sekund luzu i rozciągam. I później powolutku każdy palec na każdym stawie doprowadzacie sobie do coraz większego zgięcia. Można zastosować całość, czyli biorę w ten sposób, jak już jakieś tam zgięcie będę miał, można zrobić, że wszystkie palce na raz, czyli będzie ten ruch, blokada, kilka sekund, 8, luz i ręka zdrowa dociska. I później można bawić się tu, w ten sposób, tak żeby tam, gdzie Wam będzie brakować jakiegoś ruchu zgięcia, to można się po prostu bawić osobno na każdym jakby poziomie. I jak już to byśmy mieli biernie, to pamiętajcie, że czynnie nie pójdzie Wam od razu tak samo, jak będziecie umieli zrobić to biernie. Dopiero ten ruch trzeba sobie jakby ćwicząc, utrwalać. Że jeszcze raz przypominam, ruch bierny szybko się zrobi, to nie znaczy, że za chwilę zrobicie ten ruch czynnie. Można do tego oczywiście przecież wykorzystać gumkę, zwykłą gumkę. Popatrzcie, cyk, te palce się prostują, kciuk będzie przeciwstawiać, 8 sekund i powolutku poluzować. Gumka zrobi sama swoje. I znowu można się bawić na każdym poziomie. Jeśli by były za duże bóle zmęczeniowe, bo mogą się dłonie zmęczyć, mięśnie, no to zrobić w ten sposób. Hop, skupić się tylko i luz. I znowu poprzez przesuwanie gumki będę angażował jakby bardziej inny staw. Hop. Najpierw trzymam kilka sekund i luzuję. I bardziej tu pracuje mi tutaj ten staw, który już się łączy ze śródręczem. Ale jak będę chciał tu, no to jedziemy, cyk. I teraz gumka już będzie chciała pracować i doprowadzać do zgięcia na tych stawach. Także warto coś takiego sobie ćwiczyć, no i oczywiście później starać się robić ten ruch. Czyli każdy palec do kciuka i pełny wyprost. Zawsze jak już pracujecie na tym zgięciu, to nie zapomnijcie o tym wyproście, pomimo że go macie. Żeby potem nie było problemu z wyprostem. Zrobicie zgięcie i będzie problem z wyprostem. Zawsze już potem, cokolwiek będziecie robić po każdym ćwiczeniu, zresztą jakiekolwiek ćwiczenie, czy z gumą, czy to, co ja pokazywałem, to jak popracujecie z 8, 10, 15 powtórzeń, potem sobie zrobić jednak pełny wyprost w ten sposób. Czy tam oprzeć się o stół, czy w ten sposób. Zawsze rozciągnąć mięśnie tutaj zginające. Myślę, że to komuś pomoże, na pewno temu jednemu z internautów. To by było na tyle i zapraszam do następnego odcinka. Hej!